A zaczynamy od poważnego wypadku przy centrach handlowych na Franowie. Tramwaj zderzył się z taksówką. Trwa akcja ratunkowa na miejscu. Jest nasz reporter Michał Mijalski. Dobry wieczór, Michale. Powiedz, jak wygląda sytuacja i czy wiemy coś o poszkodowanych? Dobry wieczór. Akcja ratunkowa Straży Pożarnej wciąż trwa za moimi plecami. Cały czas w samochodzie uwięziony jest człowiek. To kierowca, który jechał srebrną taksówką marki Ford. Na ten moment wiemy niedużo. Wiemy jedynie tyle, że kierowca tego pojazdu próbował skręcić pod sklep meblowy tutaj na, w centrum handlowym Franowo i wjechał wprost pod tramwaj linii 16, który jechał z osiedla Sobieskiego na zajezdnię Franowo. Nie wiem, czy to widać w obrazku za mną, ale uszkodzenia są naprawdę bardzo duże. Tramwaj został wykolejony zarówno z torowiska, jak i z sieci trakcyjnej. Dlatego tutaj służby techniczne, pogotowie, straż pożarna, policja, wszystkie służby są zaangażowane w pomoc poszkodowanym, w pomoc rannym. Ten tramwaj na całe szczęście nie wiózł wielu pasażerów. To już była godzina wieczorna, on jechał prawie pusty i żadnemu z pasażerów nic się nie stało. To udało mi się ustalić. Wiem też na razie z nieoficjalnych informacji policji oraz służb MPK Poznań, że ten kierowca taksówki także żyje. To znaczy ja też widziałem, że on w tym samochodzie się rusza. Cały czas strażacy próbują go wydostać z tego samochodu. To jednak jest utrudnione od kilkudziesięciu minut. Tak naprawdę samochód jest rozbierany na elementy pierwsze, dlatego że z jednej strony blokuje go tramwaj, z drugiej strony zaś słup trakcji i ten samochód naprawdę jest bardzo mocno poszkodowany. Całe szczęście, że człowiek naprawdę żyje. Nie bardzo wiadomo, co jest z jego dolnymi częściami ciała, bo może być tak, że nogi mogą być tu znacznie poszkodowane. Próbowałem porozmawiać z kierownikiem akcji ratunkowej. Ten kierownik powiedział, że chętnie się dla nas wypowie, jednak jak Państwo widzicie, akcja wciąż trwa. My tu jesteśmy od kilkudziesięciu minut. Cały czas nie udało się uwolnić człowieka. To w tej chwili jest oczywiście priorytetem. Wciąż też trwa akcja podnoszenia tego wykolejonego tramwaju. To też jeszcze trwa. Tego jeszcze nie udało się zrobić. Tłum gapiów jest także dookoła, no bo to naprawdę wygląda raz, że groźnie, dwa, że tyle samochodów na sygnalizacji tej niebieskich kogutach migających, to także przykuwa pewnie oko. Ważna informacja dla Państwa z oczywistych względów. Ruch tramwajowy jest na tym odcinku wstrzymany i tak tramwaje linii 1 są kierowane na objazd na pętlę Zawady. Z kolei tramwaje linii 16 dojeżdżają do Unii Lubelskiej, a tutaj na odcinku z Kurlandzką, Piaśnicką, Szwajcarską i Szwedzką jeździ zastępcza komunikacja autobusowa, przy czym wyłączone są te przystanki autobusowe, które znajdują się normalnie za moimi plecami. Pasażerowie muszą wchodzić po drugiej stronie zatoczki, tam gdzie kiedyś były przystanki tramwajowe. Jak długo potrwają te utrudnienia w ruchu? Nie wiadomo, jednak możemy być pewni, że to jeszcze jest kwestia kilkudziesięciu minut, a być może nawet kilku godzin, więc pamiętajmy, że przez wypadek, do którego doszło kilka minut przed godziną 20, ruch tramwajowy wstrzymany, ruch autobusowy także kursuje z utrudnieniami. Najważniejsza informacja wśród pasażerów tramwaju, nie ma osób poszkodowanych. Poszkodowany jest kierowca samochodu, który wciąż próbuje wydostać się z pojazdu.